Pytanie od J. Jamie z Kapsztadu w południowej Afryce. Czy nauki zawarte w tej sutcie mogą mieć zastosowanie w przypadku uogólnionych zaburzeń lękowych związanych z atakami paniki, tak powszechnymi we współczesnych społeczeństwach? Myślę, że nauki w tej sutcie dotyczą bardziej subtelnych aspektów bojaźni i trwogi. Oczywiście ataki paniki są czymś bardzo głębokim, więc z pewnością tak. Sądzę, że można je zastosować. Jeśli jesteś miłym, dobrym człowiekiem, to to na pewno przyniesie pożytek, poczujesz się lepiej. Jednak sądzę, że czasami, gdy ludzie mają takie poważne, wyniszczające zaburzenia psychiczne, lepiej jest poszukać profesjonalnej pomocy odpowiedniego psychiatry, który pomoże odzyskać równowagę i wtedy jednocześnie zastosować nauki Dhammy. Ale nie próbuj wprowadzać tylko zasad Dhammy, gdy masz jakiś poważny problem. To ważne, żeby poszukać fachowej pomocy. Rzecz jasna, Dhamma znacznie wykracza poza pomoc, jaką może zaoferować profesjonalna psychologia, która może pomóc ci w zmniejszeniu objawów, usunięciu niektórych problemów, ale potem, jeśli chcesz pójść jeszcze dalej, przydatna jest Dhamma. Zatem korzystaj z Dhammy, ale nie zaniedbuj profesjonalnej pomocy w tego rodzaju kwestiach.